Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Dzień dobry kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat dosyć ciężki, a mianowicie tkwienie w iluzjach. Tkwienie w iluzjach, czyli program na samooszukiwanie się. Gdzie najwięcej przebywa takich osób? No powiedziałabym, że na Facebooku. Że tam jest bardzo wiele takich osób, które tkwią w programie na samooszukiwanie się. Zadano mi takie pytanie, jak wyjść z takiego programu, jak zorientować się, że człowiek tkwi w iluzjach, jak sobie można pomóc. Słuchajcie, żeby wyjść z programu, z takiego programu samooszukiwania się, przecież jeżeli się samo oszukujemy, to znaczy, że coś nas w tym rajcuje, tak? Że jest dla nas coś takiego niezwykłego, że coś nam pasuje i odpowiada. A jednocześnie, jeżeli byśmy chcieli wyjść, to co jest na zewnątrz takiego programu, jawi nam się jako coś, co zaburza nasze poczucie bezpieczeństwa. Tak? I teraz tak, no jak możesz wyjść z programu, kiedy tkwisz w iluzjach, z takiego programu na samooszukiwanie się, jeśli w ogóle nie orientujesz się, że taki program realizujesz w swoim życiu? Tutaj dobrą radą dla takich osób będzie, by skoncentrowały się takie osoby na tym, jak idzie im wprowadzanie pozytywnych zmian w życie. Z tym, że te zmiany mogą być małe, mogą być duże, ale one mają być zauważalne. Czyli, że zmiana to jest coś, to jest wtedy, kiedy jakość życia poprawiła się. Zmiana nie zachodzi na tylko i wyłącznie na poziomie głowy. Jeżeli zmiana jest rzeczywista i prawdziwa, to ona po prostu zdarza się w życiu. Więc pierwszą weryfikacją, jakiej człowiek może dokonać sam, by wyjść z programu samooszukiwania się, by wyjść z programu dotyczącego trwania w iluzji, popatrz na swoje życie. Popatrz na jakość swojego życia. Popatrz na drogę, kiedy próbujesz wprowadzić zmianę. Czy ta zmiana następuje? Czy ta zmiana jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami? Czy ta zmiana jest jeszcze czymś lepszym, niż byś oczekiwał? Czyli w ogóle przez Ciebie niezaplanowanym, a raptem zdarzyło się? Oczywiście to, co powiedziałam jako ostatnie, to jest ta najlepsza wersja, która świadczy o tym, że jednak z programu wyszliście. I teraz tak, to co wielu z Was nie lubi i mnie za to nie lubi, a mianowicie ja ciągle nawołuję do weryfikacji. Jeśli masz kogoś z zewnątrz, do kogoś masz zaufanie, do kogo masz zaufanie, to po prostu poproś o to, żeby ktoś zweryfikował, czy ty tkwisz w takim, programie samooszukiwania się i iluzji, czy nie. Wiele osób, na przykład takich rozwojowiczów, wpada w pułapkę. Tak, Bóg mnie prowadzi, zawsze jestem na dobrym etapie. To wszystko jest prawda, zawsze jesteś na dobrym etapie. Natomiast nie jesteś w swoim życiu jak samotny biały żagiel, tylko obok ciebie postawił Bóg tysiące, miliony, miliardy innych ludzi. I wśród tych miliardów innych ludzi na pewno jest przynajmniej chociaż jedna osoba, która jest nastawiona do ciebie w ten sposób pozytywnie i ma otwarte serce, że powie ci zwyczajnie i szczerze, nie kulturalnie zmilczy i nic nie powie, tylko zwyczajnie szczerze powie, słuchaj, czy ty się czasem nie mylisz? Czy tobie czasem coś się nie wydaje? Oczywiście lepiej byłoby, żeby ta osoba też była w jakiś sposób zweryfikowana, że znowuż nie jej jakieś chcieństwo zaczniecie wprowadzać w swoje życie i tak dalej. Tutaj umysł powinien być jednak chociaż odciupinę otwarty. Kto może zweryfikować? W reminderze mogą zweryfikować.
Mogą to wszystko zmierzyć, co się z Wami dzieje. W Polsce jest już wielu reminderów. W tej chwili 5 grup już skończyło. 6 grupa za niecałe 2 tygodnie rozpoczyna naukę. Więc jest już trochę takich osób, które potrafią zweryfikować, co się dzieje z człowiekiem, czy człowiek ma taki program na samooszukiwanie się, czy nie. Co się kryje za takim programem na samooszukiwanie się? Hipnozy się kryją przede wszystkim, transy, kodowania. Dlaczego umysł jest nieprzytomny i odgrywa jakieś stare wzorce? Dlaczego zmiana jest niemożliwa? Albo jeżeli dochodzi już nawet do zmiany, to ona jest okupiona takim wysiłkiem, wprost cierpieniem, że jest to tak zwane wtedy pyrrusowe zwycięstwo. Czyli za duże straty były przy wprowadzaniu. Straty emocjonalne, straty uczuciowe. To jest coś, co osłabia, tak? To jest coś, co osłabia i spowoduje, że człowiek, nawet jeżeli dokonał zmiany, to tak naprawdę już nie potrafi się tą zmianą cieszyć. I tutaj wiele osób tkwi w programie samooszukiwania się. Dla mnie najlepszym przykładem to są bliźniacze płomienie, tak? Grupy z bliźniaczymi płomieniami. O, tam to już jest towarzystwo po prostu niestety w bardzo głębokim samooszukiwaniu się, w bardzo głębokich iluzjach, gdzie ktoś do mnie mówi, że tak, bo to jej się wydaje, czy jemu się wydaje. No i ja tutaj odpowiadam, oczywiście masz rację, wydaje ci się. Dopóki nikt tego nie zweryfikuje, nikt nie zweryfikuje tych ludzi, no to tak tkwią w sobie w jakimś programie samooszukiwania się. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz wychodzić z iluzji, zaczynasz uwalniać się od hipnoz, wszystko natychmiast zaczyna się zmieniać. Zwiększa się jakość, polepsza się jakość, jakość życia przede wszystkim. Polepsza się jakość Twojej własnej energii. No i przede wszystkim zmiany w życiu zaczynają być zauważalne, zaczynają cieszyć, radować. Człowiek czuje, jakby dostawał skrzydeł. Ktoś mówi, pracuję tak długo, wprowadziłem już tyle wspaniałych rzeczy do swojego życia. No i ja tak się przyglądam. Zobacz, ja tutaj nie potrzebuję nic poddawać weryfikacji, prawda? Tu jest wszystko tak super, hiper, ile zmian wprowadziłem. No dobrze. Jeżeli ktoś ma pieniądze, na przykład jest osobą bardzo bogatą, to nie problem takiej osobie wprowadzić zmiany, a tak naprawdę wprowadzić w życie swoje, przepraszam, że nazwę to brzydko, zachciewajki. Natomiast patrząc po jakości energii, która łączy się z wprowadzeniem tej zmiany, zobacz, przecież wprowadzam zmiany. Ja to nazywam mieleniem powierzchu. Po jakości energii na przykład pewne zmiany, można byłoby powiedzieć, że zmieniło się opakowanie, o tak. Natomiast środek został taki sam. Czyli jeżeli ktoś był osobą zimną i miał zimno wszędzie, to raptem otwierając kolejne jakieś, no nie wiem, miejsce, które łączy i pokazuje, że dokonał zmiany w życiu, to tak naprawdę nie zmienił nic, bo dalej to wszystko jest zimne i odpychające. No przecież zwykły człowiek z ulicy jest w stanie rozpoznać jakość energii, która się z takim czymś wiąże. Zwykły człowiek, który chociaż trochę nie jest, ani ociupinę nie jest zaślepiony, a może tylko trochę jest zaślepiony, to on też powie, kurczę, tu jest zimno, tu jest ciepło. To przecież też jest zmiana energii. Tkwienie w iluzjach to jest coś takiego, że można w programie samooszukiwania się trwać całe życie. I nigdy nie wyjść w jednym życiu. No dobrze, no i ktoś powie, jeżeli Bóg tak chce, no to jesteśmy wszyscy w danym miejscu, w swoim życiu, tam gdzie trzeba i tak dalej. Tak, ale nie jesteśmy, przypominam, sami. Jest oprócz nas jeszcze reszta świata, my jesteśmy ważni, reszta świata też jest ważna. Zawsze można się zweryfikować, do czego naprawdę namawiam. I tutaj przy programach na samooszukiwanie się, w momencie, kiedy ktoś
uważa, że już może się zweryfikować, bardzo często na początku szczególnie, zanim się przyzwyczai do puszczania iluzji swoją podświadomość, no to niestety istnieje takie niebezpieczeństwo, że znowu zobacz, zrobiłem coś, a okazuje się, że znowu zrobiłem coś pozornie, czyli też zweryfikuje się pozornie. A dlaczego i w jaki sposób? No poszukam osoby, która tak naprawdę takiej weryfikacji nie jest w stanie dokonać. Albo Bóg mi powiedział, że to jest dobre. No i znowu to nie jest żadna weryfikacja, że ci Bóg powiedział, bo nikt nie zweryfikował tego, czy ty rzeczywiście rozmawiasz z Bogiem, czy ze swoją intuicją. Także takie są pułapki, takie są niebezpieczeństwa w momencie, kiedy wychodzimy z programu samooszukiwania się. Ja tutaj dam jeszcze jedną radę. Jeżeli nie wiesz, nie ma koło ciebie osoby, jesteś niestety samotnym białym żaglem i nie ma nikogo, kto mógłby cię zweryfikować albo do nikogo nie masz zaufania. Przypominam, że jak nie masz zaufania do nikogo, to znaczy do siebie też nie masz zaufania. I raptem tutaj no, to wchodzi w grę tylko poddanie się Bogu. Poddanie się Bogu z całą pokorą, Boże, nie wiem. Te zmiany nie wychodzą, nie są takie jak potrzeba. Najprawdopodobniej oszukuję się w czymś, nie wiem w czym, nie potrafię rozeznać się. Przyznaj się do bezradności po prostu. Nie jest to żadną ujmą przyznać się do bezradności. Przyznaj się do bezradności. To jest poddanie się Bogu. Będzie dobrze, ufam to, tylko Tobie, Boże. Nawet nie wiem, czy mnie słyszysz, czy to moja podświadomość, ale ufam. Ufam, że Ty mnie słyszysz, nawet jeżeli ja jestem zamknięty na przykład na ten kontakt. No, muszę być zamknięty, skoro wprowadzanie pozytywnych zmian w życie jednak się nie udaje. I tutaj akceptacja stanu taki, jak jest i stanu swojej własnej bezradności jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć wychodzić z programu samooszukiwania się. Bo do tej pory nawet człowiek sam się oszukiwał, że nie potrzebuje takiego kontaktu. Albo mówił, że tak, ja poddaję wszystko Bogu, ale w międzyczasie ty se, Boże, posiedź z założonymi rękami, no gdzieś ja będę szanowną osobę fatygować, zrobię sam, prawda? Iluż znamy takich? I uzdrowicieli takich znamy, i klientów uzdrowicieli takich znamy, tak? No gdzieś tam to głęboko tkwi zakorzenione sposób postępowania takiego w naszej podświadomości. I tutaj w momencie, kiedy się poddasz, na pewno przyjdą od razu rozwiązania. Bo Bóg zawsze słyszy. W momencie poddania po prostu jesteśmy w stanie dostroić się. Powiedzieć, dobry, kochany Boże, ja proszę o uwolnienie się z tych iluzji, w których żyłem. Co można jeszcze zrobić? Ano, zacznij postępować zupełnie inaczej ze wszystkim, niż postępowałeś do tej pory. Czyli zmień nawyki, zmień swoje sposoby postępowania. Jeżeli ktoś na przykład wchodzi w nowy związek i mówi, no tak, ale ja lubię tak i tak, wreszcie mam miłość, wreszcie mam związek, ale ja lubię tak, żeby było, albo jeszcze inaczej, lubię takie rzeczy, tak? No to już jesteś znowu po staremu i robisz wszystko po staremu. Na to należy uważać. Jak po nowemu, to po nowemu wychodzisz do pracy i nie idziesz w lewo, tylko idziesz w prawo po prostu. Czyli zmiana dróg to też wytrąca przecież podświadomość bardzo z równowagi. Więc może i ciebie wytrąci z programu samooszukiwania się. A jak wyjdziesz z programu samooszukiwania się, to tak naprawdę dopiero zobaczysz, co to znaczy rzeczywisty, prawdziwy kontakt z Bogiem, a co to jest to, co brałeś za dotychczasowy kontakt z Bogiem. Jakość energii i jakość życia po prostu ulega poprawie. I dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszam. Do zobaczenia.